Dobry wieczór, moi drodzy słuchacze. Nazywam się Radosław Wąsewicz. Zwracam się dzisiaj szczególnie do kobiet, w większości do kobiet i tak naprawdę to i u mnie jako słuchaczy jest najwięcej, ale temat dotyczy kobiet. Mąż pije. Niedawno byłem na wywiadzie u pana Marka Sakielskiego i dlatego jest takie trochę poruszenie, ludzie to słuchają i zastanawiają się. Trochę nie mogą połączyć, jak to świadek Jehowy, który pije alkohol i się leczył. Czas kilka rzeczy wyjaśnić. I na początku, zanim się wszyscy podłączą, to ja chcę powiedzieć, że to, czym się zajmuję. Od ostatnimi laty zajmuję się takim rozwojem osobistym, w zasadzie całe życie. Ja chcę, tak jak i wy, po prostu prowadzić lepsze życie. I szukam najlepszej drogi, najlepszych rozwiązań, rad, czym się zajmować, jak pracować, jak zarabiać, jak rozmawiać z ludźmi, jak układać stosunki rodzinne, z żoną, żeby było fajnie. To wszyscy tego chcemy. Szukamy na to sposobów. Kiedyś zetknąłem się z Biblią i potraktowałem to jako super, najbardziej dla mnie efektywne źródło. To taka dość trudna księga. Pomogli mi w tym świadkowie Jehowy, ale to moja osobista sprawa. Ja rozumiem, że nie wszyscy tak to traktują, ale na pewno czas otworzyć oczy i przestać patrzeć na świadków Jehowy, że to jest jakaś grupa jaskiniowców, jakieś takie plemię dziwne, które mieszka wśród nas. To są wasi sąsiedzi, ludzie, którzy z wami pracują. To czasami dla was pracodawca, dyrektor. To są naukowcy, artyści, muzycy, poeci, sportowcy. To są normalni ludzie, tak jak każdy z was, którzy mają swój religijny pogląd i mają na to prawo. Ja na przykład zacząłem oprócz tego, że mam swoje wyznanie, które dla mnie jest oczywiście ważne, ale zacząłem szukać tego, co bym chciał robić, jakbym chciał siebie realizować. I był czas, że ja malowałem, rysowałem, teraz napisałem książkę. Ostatnio zajmuję się sportem, jestem trenerem osobistym. Jeśli macie problemy ze zdrowiem, kilogramami, mogę zająć się dietą, rozpisaniem ćwiczeń, indywidualnie. To można zrobić też online, a więc ja działam na siłowni. Ale najbardziej, czerpię najwięcej radości z tego, że rozmawiam z ludźmi i uważam, że to jest największa taka moja specjalność i to ma największą wartość, kiedy można w sposób moralny, słowami pomóc ludziom i zmienić ich życie na lepsze. I w moim doświadczeniu wielkim problemem od dzieciństwa był problem alkoholu w rodzinie i wcale ja tego nie ukrywam, będę to powtarzał, ponieważ jest to temat ukrywany. To jest takie coś, zamiatanie pod dywan brudu, takie, wiecie, plama na stole. Ja wezmę tak talerz, przesunę na tą plamę, postawię i tej plamy jakby już nie ma, nic nie widać. No tak to się nie dzieje, problem nie znika. I czym wcześniej sobie uświadomimy, że problem jest, tym szybciej go zaczniemy jakoś rozwiązywać. I dzisiaj zwracam się do żony, że mąż pije. Zobaczcie, ja nawet nie chcę nazywać słowo, że tam mój mąż alkoholik, bo kobiety tego nie chcą przyznawać. Jest to takim wstydliwym tematem nadal, wciąż, na całym, ja nie wiem, czy na całym świecie, ale w wielu krajach, w naszym kraju, w Polsce, dla Polaków, jest to takie piętno, rozumiecie, takim, tak jakby on był już jakimś śmieciarzem, bezdomnym, jakąś taką łajzą, słowo alkoholik, a tak często nie jest. 99% być może procent alkoholików to ludzie na stanowiskach, pracujący, to wasz chirurg, to pilot samolotu, wieście, to też są alkoholicy. Są meetingi anonimowych alkoholików, pilotów samolotów w Stanach. Są takie zawodowe grupy. Oni się zbierają grupami, ponieważ byłoby dziwne na przykład spotkać się na jednej grupie pilot samolotu z, rozumiecie, z tymi, którzy latają tymi samolotami. Oni by tego nie zrozumieli. Takie zawodowe grupy anonimowych alkoholików. I tak w ogóle anonimowość, jeśli ja już tak użyłem to słowo, to nie polega na tym, że anonimowy alkoholik czy te spotkania, te grupy, one są bardzo wartościowe. To bardzo skuteczne jest takie ruch, powiedzmy to, międzynarodowy ruch anonimowych alkoholików. Nie polega na tym, że my tam używamy pseudonimów. Nie, ja mówię, jak się nazywam i powtarzam, że ja jestem alkoholikiem. Na tym to polega, żeby się przyznawać, kim jestem. Ale te spotkania są fajne. Chodzi o to, żeby tam mieć zaufanie, żeby nikt nie wynosił informacji stamtąd.
Szczególnie chodzi o to, że tam mogą na przykład w małym miasteczku przyjść na te spotkania anonimowych alkoholików. Kto? Lekarz, policjant, burmistrz, ksiądz, no i pięciu meneli tam z parku. Rozumiecie? Ludzie o różnych zawodach. I teraz zaczną oni opowiadać szczerze o swoich problemach. Jak to się u nich dzieje, jak oni piją, jak sobie nie radzą z życiem. I to wyjdzie na zewnątrz. Dlatego bardzo ważna jest anonimowość na tych spotkaniach, szczególnie w tych małych miasteczkach. W tej chwili na przykład my z żoną i ja uczestniczę w takich grupach, które są prowadzone na Zoomie. Mamy taki czas i ja nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś opowie o mnie gdzieś tam innym ludziom. Nie mieszkamy w jednym mieście. Oczywiście pewne może jakieś bardzo intymne sprawy ja będę osobiście z kimś rozmawiał, ale tak naprawdę zapewniam was, że chorujemy na miarę własnych sekretów. I powiem wam to każdy specjalista, psycholog i w tej dziedzinie też, w rozwiązywaniu problemów alkoholowych w rodzinie, to sekrety nas gubią. Sekrety, kiedy my milczymy i myślimy, że to się jako samo rozwiąże. Niektórzy z nas i kobiety mają pewne sygnały, że z człowiekiem może być problem alkoholowy, a mimo wszystko wstępują z nim w związek małżeński. No dlaczego tak się dzieje? Mają jakąś taką, po pierwsze, nadzieję, że może mi się wydaje, że może ja mu pomogę. I nieprzypadkowo taka kobieta wstępuje w związek z człowiekiem, który jest potencjalnym jeszcze alkoholikiem. On ma 20 lat. Oni się dopasowują charakterami. Oni z dzieciństwa, jeden i drugi, być może mieli rodziców alkoholików. To są dorosłe dzieci alkoholików. I jeden ma rolę taką, że jest alkoholikiem, a drugi ma tą drugą rolę, rolę pomagania. Jest taki bohater w rodzinie alkoholików. Ktoś, kto jest odpowiedzialny, pomaga rozwiązywać problemy, robi zakupy, pilnuje młodsze dzieci. I ten człowiek ma taką rolę ratownika. Bardzo odpowiedzialny człowiek. I bardzo często ten człowiek wchodzi w związek z nowym alkoholikiem, bo on miał tak w domu. On wchodził w tą rolę pomagania, ratowania, rozwiązywania problemów. Tak się tworzą nowe małżeństwa alkoholików. Oczywiście, kiedy ludzie mają po te 20 lat, to oni pojęcia nie mają, że nie rujnują sobie życie, że wtedy im się wydaje, że wszystko będzie dobrze, że oni mają doświadczenie, w domu było tak, a my zrobimy lepiej, będziemy żyli no, pomijając te problemy alkoholowe. No, to nie jest tak. Te osoby się dopełniają, rozumiecie? To są role. I teraz tutaj kobietom bym chciał naprawdę poświęcić dzisiaj czas, jeśli tutaj nas będą słuchały albo później, że one odgrywają wielką rolę i są to kobiety współuzależnione. Niestety, one są też chore. Jeśli weźmiemy definicję choroby alkoholowej, jeśli mówimy o problemie alkoholowym, po prostu poczytamy gdzieś tam w internecie, to zobaczymy, że jest to choroba umysłu, a więc leczy się tą chorobą nie lekarstwami, a informacją. Bo to się dzieje w umyśle, to są podejmowane decyzje. To, że człowiek sięga po alkohol i to, jak się zachowuje w domu, i to jest problem, choroba umysłu. Leczy się informacją. I teraz jeden problem ma ten, który spożywa, a drugi problem ma osoba, która towarzyszy. I ten problem alkoholowy, ta żona, jest to choroba rodziny. Tak to jest określane. Ja bym nie powiedział, że ona jest patologicznie chora, bo ona nie robi czegoś naprawdę złego, strasznego, ale w jakiś sposób niszczy swoje życie nieświadomie i próbuje pomóc mężowi alkoholikowi, czy też mama synowi swojemu, czy komuś z rodziny. Tylko ta pomoc jest robiona na podstawie własnych doświadczeń, wziętych z domu, albo na podstawie własnych domysłów. I jest to nieskuteczne. Tak naprawdę osoby współuzależnione, wiecie co robią? Przykładają rękę do tego, że ta osoba pije. Bo często, nawet w tej chwili, jeśli my prowadzimy takie rozmowy, do nas osoby piszą z żoną, dzwonią, widzą, my mówimy o na ten temat, rozmawiamy, dlatego one się odważają do nas zadzwonić, napisać i porozmawiać o tym, co się dzieje w domu. I mówią, że mąż nadużywa alkoholu i tak dalej. Ale wiecie, że
że jeśli ktoś się odważył zadzwonić i porozmawiać, to ten problem, ja jestem przekonany, trwa już kilka lat. Bo ta kobieta już próbowała nie jeden raz rozmawiać z mężem. On już nie jeden raz przegiął pałę i się napił. Wydał wypłatę. Narozrabiał pod wpływem alkoholu. I w końcu gdzieś ta żona wszystkimi sposobami próbowała jemu wytłumaczyć, pomóc i tak dalej, ale to nie działało. I w końcu ona zaczyna szukać pomocy. Z kimś rozmawiać po cichutku, z jakąś anonimową osobą, może przez telefon, żeby nikt o tym nie wiedział, może ta osoba mi pomoże, co robić. I można to rozwiązywać. Oczywiście, te żony, dlaczego ich pomoc nie jest skuteczna? Ponieważ one jako współuzależnione, ja tak się posługuję takim prostym przykładem, jak jedno całość ta rodzina. Rodzina to jest jedno całość, to jedno ciało. I alkoholik i ta żona współuzależniona, oni do siebie bardzo pasują. I naprawdę, jeśli na przykład nawet się rozejdzie takie małżeństwo, to ta żona znajdzie sobie odpowiedniego znowu mężczyznę, który będzie nowym alkoholikiem. Tak się zawsze dzieje. A ten alkoholik znajdzie sobie kobietę, która będzie osobą współuzależnioną. Zdrowa osoba nie wyjdzie za mąż, zdrowa kobieta, za alkoholika. Ona nie będzie do niego pasowała. To osoby chore, z pewnym już dzieciństwem, bagażem emocjonalnych problemów, dopasowują się do tych alkoholików. I teraz trzeba przyznać tym kobietom swoją własną rolę, to, że one o tym nie wiedzą i mogą pomóc. I że to, jak pomagają przez ileś tam lat, jest nieskuteczne. Dlaczego? Ponieważ nie ma sensu pomagać i tłumaczyć osobie pijącej, że to jest szkodliwe, złe. On nie przestanie pić. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem, jeśli ona już się, ta osoba, ta kobieta zwraca, to znaczy, że już problem jest poważny. Że już jest niezłe przegięcie tam w domu, kiedy ktoś z rodziny zwraca się do lekarza, konsultanta, do kogoś o pomoc, że mąż pije, czy ojciec pije tam i mamy problem w domu. To znaczy, że tam to już się nieźle dzieje, bo przez lata na wszystko są zamykane oczy. Alkoholik jest super manipulantem, aktorem i nie dlatego, że jest złośliwym człowiekiem. Nie, on jest chory. Jego umysł i choroba alkoholowa, to jest on potrzebuje tego alkoholu i sam siebie w lusterku widzi jako porządnego człowieka. Tak naprawdę on wierzy w to, że da sobie radę. Dlatego też tak przez długi okres czasu bardzo skutecznie alkoholik umie wszystkich tak wokół palca zakręcić, oszukać, zamotać. No oszukać w sensie takim, że my wiemy, że to jest oszustwo, ale on o tym nie wie. Jemu się wydaje, że rzeczywiście, że problemu nie ma, że ja sobie dam radę, że mam kryzys, jestem chory na depresję. Ta manipulacja z jego strony ma ogromny wachlarz taki słowny i tych sposobów jest bardzo dużo. To jest pomniejszanie problemu. On powie tak, że słuchaj, przyjdzie pijany, powie, no przecież tamten pije dwa razy więcej. I jest na stanowisku, i prowadzi biznes. Co ty się do mnie czepiasz? Zobacz, jak inni żyją i te kobiety sobie tam żyją, na nie rzekają, na swoich mężów i tak dalej. On minimalizuje, porównuje siebie z innymi. Następnego razu, jak przyjdzie pijany, powie, słuchaj, no miałem problem, dzisiaj była taka sytuacja, że ja nie mogłem wypić, bo był taki kryzys. I znajdzie nowy powód i nowe wytłumaczenie. Kolejnym razem on widzi, że żona już jest taka, że się nie daje w to wciągnąć. I on wtedy zaczyna jej obiecywać. Masz rację, przegiełem, obiecuję, więcej tego nie będę robił. I ona uwierzyła, na tydzień podziałało. Po tygodniu powie, że namówili mnie. Albo coś jeszcze, albo było święto. Rozumiecie, że zawsze jest powód, zawsze jest wyjaśnienie. I umiejętnie tak on manipuluje otoczeniem, że to wszystko schodzi z rąk. I jemu wierzą, pożyczają pieniądze. On im, ta rodzina oszukuje w jego imieniu. Żona dzwoni do pracodawcy w poniedziałek, mąż ma grypę. I faktycznie on ma grypę, jak dwa dni pił, no to później ma temperaturę, go trzęsie, jest mu zimno. Rozumiecie, ma derylkę. Ale to są takie jak symptomy grypy. I żona dzwoni do pracodawcy w jego imieniu. I ten pracodawca, no,
Jemu tam go nie słucha, ale żony słucha. Ma większy szacunek. I te kobiety dzwonią do pracodawców. Wyjaśniają swojego męża, że on choruje, musi mieć dzień, dwa przerwy. I to tak dalej się ciągnie. Schodzi jemu z rąk. Ona rozwiązuje jego problemy. Moi drodzy, zacznijmy od początku. Jeśli człowiek ma kaca, to znaczy, że kiedy się w ogóle problem zaczyna? Jesteśmy nastolatkami. Ja też byłem i piliśmy, to na co zwalić tam, na moją jakąś depresję, złe towarzystwo. Po prostu próbowaliśmy dorosłego życia. Nieważne, jak to nazwać. No ale zaczęliśmy pić tanie wina. No i jeśli ja się upiłem i się pożygałem albo dzisiaj, albo na rano, to o czym to świadczy? Że byłem zatruty, że ja nadużyłem tego alkoholu, że się po prostu przytrułem. I to już świadczy o tym, że ja nie mam kontroli nad spożywaniem alkoholu, że to nie jest dla mnie. Wyobraźcie sobie człowieka, no, który ma alergię na jakiegoś tam, jakieś orzeszki, arachis na przykład, nie? I on je zjadł, się zatruł, wymiotował dzisiaj, wymiotował na następny dzień rano, się wymęczył, całą noc się męczył, cały dzień się męczył później, głowa go bolała, no bo się zatruł, bo ma jakąś alergię. Czy on będzie wracał do tych orzeszków? Nie. On na następny raz będzie pilnował, żeby nie zjeść tych orzeszków gdzieś tam w jakimś daniu, cieście i tak dalej. On będzie się pytał, czy tam naprawdę nie ma orzeszków arachisowych, bo mam uczulacie. Nie chcę więcej wymiotować, żeby mi głowa bolała, mieć temperaturę i tak dalej. Ale z alkoholem dzieje się całkiem coś innego. To jest bardzo podobne do takiej alergii. Niektórzy ludzie rodzą się takimi alergikami, mają alergię na alkohol. On nie jest dla nich. Zdrowy człowiek, jak się zatruł alkoholem na jakiejś imprezie, nawet ma nastolatek, on się zatruł, on się poczuł tak źle, że następnym razem tego nie weźmie. On nie będzie przeginał, nie będzie pił dużo, bo wie, że się zatruje i będzie źle się czuł później przez dzień, dwa. Tak postępuje zdrowy człowiek. Niestety w wielu przypadkach młodzi ludzie wracają. Piją, mają znowu kaca. Co gorsze, zaczynają leczyć tego kaca alkoholem. I pogłębia się tylko ten problem. To jest wtedy już się zaczynają się pierwsze stadia problemowego picia albo pierwsze stadia uzależnienia. Ludzie, którzy mają kaca, wymiotują, a mimo wszystko dalej piją. To są potencjalni alkoholicy. Jeśli macie takich znajomych, jeśli ty, młoda dama, młoda kobieto, szukasz sobie męża i widzisz, że ktoś nadużywa alkoholu przy stole, ma na drugi dzień kaca, że jest z nim raz i drugi problem, to on nie zniknie. Ten problem się tylko będzie rozwiązywał. A ta choroba się nie cofa, ona się tylko rozwija. I rozwija się u mężczyzn dość wolno. Jest taka tolerancja na ten alkohol i takie przyzwolenie, że to męska sprawa, piją, się spotykają na rybach, nie wiem, i w pubach tam, że to mają do tego prawo. Za 10 lat, 15 lat będziecie żyli w jakimś koszmarze. Życie tego alkoholika, jego tolerancja się zwiększa, on będzie pił coraz więcej i coraz częściej. I wasze życie zamieni się po prostu w jakiś koszmar. I w tym czasie, jak się to wszystko rozwija, ta żona nie reaguje, ponieważ zaczyna coraz większą rolę odgrywać tej osoby współuzależnionej, my to nazywamy. Tak jak u alkoholika życie kręci się wokół butelki, wokół alkoholu, to u żony, najczęściej tak ja najczęściej mówię, u tej osoby współuzależnionej, jej życie kręci się wokół alkoholika. Ona nie ma swojego życia osobistego, taka kobieta. Ona tylko myśli o swoim mężu, jak go uratować, jak zrobić, żeby on nie pił, albo jakim w stanie on wróci dzisiaj. I zawsze jest problem, zawsze są kłótnie, ona wpada w poczucie winy. On ją zapędza w to poczucie winy po to, żeby dalej pić. Że ona może zupę przesoliła i on w związku z tym zrobił jej awanturę, poszedł, się upił jeszcze bardziej, ponieważ ona go tam zdenerwowała i ona czuje się winna i ona myśli, że on pije przez nią. Bardzo często tak jest. Te kobiety myślą, że one robią coś nie tak, że ten alkoholizm jest z powodu tych żon. Wchodzą w rolę ofiary,
w rolę takiego ratownika, że muszą mu pomóc, że to mąż, jak można go rzucić i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby rzucić. Nie, nie, tylko chodzi o to, żeby pomóc we właściwy sposób. Pomóc mu nie pić w ten sposób. Podstawowa sprawa, żeby nie rozwiązywać jego problemów. Pozwolić, żeby jego pijaństwo i picie alkoholu, które tworzy problemy. Zawsze alkoholik pod wpływem alkoholu robi głupoty. Nie idzie do pracy, albo się spóźnia, albo jedzie po pijanemu, będzie wypadek, będzie przeklinał, pokłóci się z kimś. Zawsze z powodu alkoholu no jest to czymś niemoralnym, amoralnym i będą jakieś nieprzyjemności z tego wynikające. I ta żona bardzo często za niego rozwiązuje te problemy. Nie powinno tak być. On powinien sam sobie posprzątać. Nahaftował, niech sprząta. Do pracy, niech sam dzwoni. Niech go zwolnią, niech mu zabiorą prawo jazdy. Uderzył was, czy jechał pijany. Dzwońcie na policję. On musi ponosić konsekwencje swojego postępowania. Alkoholik dopiero wtedy zwróci się na leczenie, kiedy zejdzie na swoje, dotrze do swojego dna. I u każdego to trochę inne, to dno, inaczej to wygląda. U człowieka tam na stanowisku, to zależy, kto kim jest, jaki ma charakter, co dla kogoś będzie dnem. Ale trzeba mu pozwolić, żeby on dotarł do tego dna. Żeby on sam sprzątał po sobie, zobaczył, co to jest. Żeby on to odczuł. I jeszcze, jeśli ja wrócę, bo teraz do kobiet się zwracam, że tak naprawdę, drogie panie, wy możecie pomóc sobie nawzajem. Jest mnóstwo spotkań i my takie organizujemy. Moja żona prowadzi takie spotkania, no bo jest osobą współuzależnioną, pomogła mi. Dlatego ma doświadczenie i się szkoli, czyta, prowadzi. W języku rosyjskim prowadzi już dwie grupy na Zoomie, gdzie prowadzi rozmowy z kobietami współuzależnionymi. Chodzi tu o to, aby te kobiety nauczyły się zajmować sobą, a nie mężem. I to jest takie dziwne, one tego nie rozumieją, nie wiedzą jak. One bardzo często osoby, żony, te współuzależnione kobiety, one nie mają swojego życia osobistego. Jak spytasz, co pani lubi, jakie pani ma hobby, a takie jak u męża. A ona idzie za nim, ona robi to, co robi mąż. Najczęściej jest tak. I tak naprawdę nie ma osobistego życia. Jej życie kręci się wokół męża. I myśli od rana do wieczora, jaki on dzisiaj przyjdzie, czy on się napije, czy nie, czy wróci o czasie, co on tam wywinie, jak ja mam się zachować, jak mam tą zupę posolić, żeby nie było awantury. Jej to jest taka obsesja. Ona się musi z tego wyzbyć. Najczęściej te spotkania dla żon, dla kobiet współuzależnionych nie polegają na tym, aby dyskutować o mężach, o alkoholizmie. Nie. Wiecie, na czym te spotkania polegają? Polegają na tym, że te kobiety uczą się mieć własne życie osobiste. Oczywiście trafiły w takie małżeństwo alkoholowe z powodu tego, że mają problemy emocjonalne, z którymi sobie nie radziły. I tam jest bardzo dużo mowy o tym na takich spotkaniach, jak wyrażać swoje uczucie, emocje, jak dbać o siebie, o swoje własne prawa, o to, żeby szanować i kochać siebie, nie pozwolić, żeby ktoś ciebie, na przykład mąż, poniżał, źle traktował, czy uderzył, naruszał twoje granice osobiste. Trzeba je chronić. Te żony na tych spotkaniach uczą się, jak być kobietą szczęśliwą w małżeństwie. I na początku tym mężom to się bardzo nie podoba. Tak jak powiedziałem, oni do siebie pasują. I na tych spotkaniach z psychologiem, czy na tych grupach, o których ja mówię, takich, które moja żona też prowadzi przez Zoom, powoli te kobiety zaczynają widzieć swoje błędy, i zaczynają się prostować, wychodzić na prostą. I oni, a mąż załóżmy się nie leczy, i oni do siebie nie pasują. I bywa tak, że nie mogą ze sobą funkcjonować, czyli są kłótnie, albo się rozchodzą na jakiś czas. I albo ten mąż zacznie się leczyć i oni do siebie zaczną pasować, wyjdą na prostą, albo czasami to małżeństwo się rozpada. Ale nie dziwcie się temu, nie rozpada się dlatego, że wyrzucacie swojego męża.
Nie, on już dawno was krzywdzi przez lata, pijąc alkohol, niszczy wasze życie, niszczy wasze życie waszych dzieci. Tam rozwija się patologia, przekazuje się od dzieciństwa ten nauk. I dlatego wasze takie stanowcze postępowanie to ochrona waszej rodziny, ochrona waszej osobistej godności. Wy powinniście zadbać o własne szczęście i pozyskać tą informację, żeby w sposób właściwy reagować na to, co się dzieje w domu. Żeby z tym się mężem alkoholikiem już przestać cackać. I moja żona, kiedy tak zaczęła postępować, zaczęło to skutkować. Wtedy ja pod przymusem poszedłem do psychologa. Nie rozumiałem, byłem obrażony, ale poszedłem, chodziłem, słuchałem. I zaczęło coś do mnie docierać. Zacząłem się utożsamiać z tymi ludźmi, których ja tam słyszałem, kiedy się wypowiadali o sobie drudzy alkoholicy. Może byli bardziej w swojej trzeźwości już doświadczeni. Zaczęło coś do mnie docierać, ale ja tam się byłem zmuszony pójść. To nie ma tak, że alkoholik nagle, osoba uzależniona, czy od alkoholu, czy od narkotyków, czy od hazardu, od seksu, że ona nagle sama się zgłosi na leczenie. Praktycznie to jest niemożliwe. Na tym polega nauk, że on jest silniejszy od tej osoby i ta osoba wypiera problem i będzie wszystkimi. Jest taka też obsesja u tych osób chorych, udowodnić, że ja sobie dam radę. I czasami ten człowiek już umiera, ma już tam padaczkę alkoholową i dalej myśli, że ja sobie dam radę, ja nie jestem żaden alkoholik. Że to nie jest tak źle, tam wszystkie choroby są po prostu u mnie tak jak u innych ludzi, ale to nie z powodu alkoholu. To jest obsesja, że udowodnię, że ja sobie dam radę. I żeby go zmotywować, taką osobę, do pójścia do leczenia, potrzebna jest taka stanowcza reakcja żony, tych najważniejszych osób wokoło, pracodawcy. Jeśli pracodawca powie, nie pracujesz, ponieważ musisz iść się leczyć. Ja ciebie lubię, fajny jesteś, fachowiec, ale niestety. Koledzy w pracy to samo powiedzą, słuchaj, my ciebie lubimy, ty fajny gościu jesteś, no ale niestety musisz pójść na leczenie, wrócić po kilku tygodniach i będziemy dalej pracować. W domu on słyszy to samo. No wybacz, my nie możemy razem funkcjonować. Ja nie mogę tego tolerować w domu. To źle wpływa na, nie tylko na mnie, ale na moje dzieci. I dla ciebie tutaj nie ma miejsca. I ten człowiek dokąd ma iść? Oni się obrażają, biorą plecak i idą, może spać gdzieś tam, nie wiem, w parku na ławce, dzień, dwa, ale później idą na to leczenie po to, żeby się wszyscy odczepili. Ale na tym leczeniu zaczyna do nich docierać, oni zaczynają widzieć w sobie swój problem i swoje uzależnienie. Tak czy inaczej zwracam się do wielu kobiet i tak naprawdę większość osób, które cierpią z powodu alkoholizmu, to jest otoczenie. Jeden człowiek pije, a trzy albo pięć osób cierpi z tego powodu. Są to dzieci, mąż tam, to znaczy żona, najbliżsi, przyjaciele mają z tym problem. I te osoby mają na to wpływ. One powinny zdecydowanie działać. One powinny się zgłosić na spotkania dla współuzależnionych, żeby dowiedzieć się o tej chorobie jak najwięcej i o tym, jak w sposób prawidłowy pomagać. Jeśli 10-15 lat wy już pomagacie swojemu mężowi nie pić, to zobaczcie, że wasze wszystkie sposoby, wszystkie argumenty, które tam były wykorzystane, słowne, prośby, ugrozy, że to nie zadziałało. To znaczy wasze metody były nieskuteczne. Potrzebujecie z zewnątrz informacji, jak trzeba zadziałać. I dlatego tutaj trzeba się zwrócić o tą pomoc. Ja się zajmuję takimi konsultacjami. Ludzie dzwonią. Ja nie mówię, że jestem terapeutą i ja zajmuję się leczeniem, bo byłoby to wykorzystywanie po prostu ludzi, którzy chorują. Tak naprawdę nie. Ja najczęściej pomagam raz, dwa, trzy rozmawiam i odpowiednią osobę kieruję tam, gdzie ona może kontynuować już konkretne leczenie do specjalisty. Motywuję tą osobę. Jeśli to jest alkoholik, rozmawiam, jeśli on sam zadzwoni, rozmawiam, motywuję wszystkimi sposobami, żeby on się zwrócił na leczenie. I od czasu do czasu tak się dzieje. Po kilku miesiącach ktoś do mnie mówi, słuchaj, ja ciebie posłuchałem, jestem w Niemczech tam na kilkumiesięcznym leczeniu, ktoś tam w Polsce, ktoś na Ukrainie mówi, że już pół roku nie pije i są na tych Zoomach i są zadowoleni, są na meetingach. A to jest wszędzie
w różnych krajach są miejsca, gdzie się można zwrócić i te osoby potrzebują takiej konsultacji, jakby motywacji, żeby tam dotrzeć. To nie jest tak, że ja indywidualnie zajmuję się leczeniem. Podobnie moja żona. To, co my robimy na własną rękę i bezpłatnie, konsultacje są płatne, żeby ci ludzie traktowali to poważnie. To jest nasz osobisty czas i jest tych zajęć coraz więcej, ale spotkania na Zoomie są bezpłatne. To jest taka grupa samopomocowa, grupa wsparcia, gdzie tych kobiet jest tam już powiedzmy około 10, że one zaczynają słuchać siebie nawzajem. I my tego potrzebujemy. Takiego, jak widzimy siebie jak w lusterku, że ja słucham drugiej osoby i ja widzę siebie, a jakby to coś do mnie nie docierało. To, co ja w tej chwili mówię, może z kimś tak rezonuje, wy może gdzieś tam siebie tam utożsamiacie, ale kiedy my słuchamy jednej, drugiej, trzeciej osoby, alkoholik, alkoholika, współuzależnione panie, najczęściej kobiety, słuchają drugich kobiet, które mówią o sobie, o swoich problemach, o swoich uczuciach, o problemach emocjonalnych. Na tych spotkaniach czasami one dostają takie domowe zadania, które mają coś napisać, coś przeczytać, coś powiedzieć o sobie. Otwierają się, pozbawiają się tych sekretów, mówią o sobie, co się z nimi dzieje. Następuje ten powolny proces takiego powracania do zdrowia, że z tego dopasowania do alkoholika ta osoba wychodzi na prosto. A ten alkoholik albo się też dołączy, albo nie, to już jest inna, to nie jest już wasza sprawa, ponieważ jest to bardzo indywidualne. No nie możemy kogoś zmusić i mieć pewność, że ja pomogę swojemu mężowi. No nie ma takiej gwarancji. Każdy podejmuje sam decyzję, jednak to jest poważna choroba, uzależnienie. Ale wy, drogie panie, macie otwarte drzwi do tego, żeby w jakim to nie było wieku, w wieku 60 lat, w wieku 30 lat, im wcześniej, tym lepiej, dowiedzieć się na ten temat, co to jest współuzależnienie. I nazwijmy to, czy to mąż alkoholik, czy nie. Ja nie muszę stawiać diagnozy. Nazwijmy to rozwojem osobistym, dbaniem o to, żeby wasze życie było szczęśliwe. Żebyście przestały się zajmować i przejmować tym, że jest w domu problem z alkoholem. Zawsze jak jest problem z alkoholem, to mąż nadużywa swojej jakiejś tam władzy. On terroryzuje tą rodzinę. On narzuca im swoją wolę. Nie tylko wydaje pieniądze i budżet rodzinny, a psychologicznie dręczy tą rodzinę. Te osoby wszystkie cierpią. Dzieci i ta żona, ona cierpi. Po prostu czas z tym skończyć. Wziąć się za to. Możecie sami poczytać w internecie, poszukać, zadzwonić, się skonsultować. Ja tutaj do tego materiału dołączę numer telefonu do mojej żony, bo jest to najbardziej skierowana w tej chwili. No mogę swój numer też postawić, bo ja z przyjemnością porozmawiam i jeśli ktoś jest otwarty na to, to jak najbardziej. I numer telefonu do swojej żony, która zajmuje się już w tej chwili, ma już pewne doświadczenie i są fajne rezultaty. Na przykład niedawno dorosły syn zadzwonił do nas, do mojej żony i podziękował za jej pracę, ponieważ odzyskał mamę, a przez lata jej nie było, ona była innym człowiekiem, a w tej chwili zobaczył, że ona zaczyna mieć szczęście, że się zmieniła. Mąż nadal pije, jest alkoholikiem, ale ona nagle jest innym człowiekiem i on, człowiek z zewnątrz to zauważył, już nie dziecko, tylko dorosły syn zauważył, że ta kobieta się zmienia, że zaczyna odzyskiwać radość w życiu mimo tego problemu alkoholowego, który miała w domu. Także te spotkania na pewno są pożyteczne i pomagają. Zapraszam was do takich konsultacji. Temat jest niestety tabu, ludzie się wstydzą o tym rozmawiać, w ukryciu, w rodzinie, nazywać to wszystko po imieniu. No ale jeśli to tak będzie dalej trwało, to rujnowanie swojego życia. Szkoda czasu na marnowanie. Ja w wieku 35 lat poszedłem na leczenie i się cieszę, że to było w miarę wcześnie. A niektórzy jeszcze wcześniej się dzisiaj dowiadują i można zacząć życie od nowa. Oczywiście ono się nie zmienia w jeden rok.
Trzeba było się jeszcze wielu, wielu rzeczy nauczyć, były błędy popełnione, ale mimo wszystko część życia, nowego życia, ano, zaczęło dawać mi satysfakcję. Relacje z żoną, my przetrwaliśmy jakoś to, wyszliśmy na prostą, dalej jesteśmy jakoś dopasowani, rozwiązujemy wspólnie problemy i my tym doświadczeniem możemy się podzielić. Uważam, że naprawdę warto jest. Ja widziałem, czemu ja się też tym zajmuję. Zajmuję się tym, ponieważ ja to widziałem w domu. Ile nieszczęścia przynosi alkoholizm w domu, w agresji, to co przeżyła moja matka. To co ja widziałam w swojej tam rodzinie, w otoczeniu, u sąsiadów. Nabrałem jakiegoś wstrętu. Ja myślałem, że absolutnie ja tego nie chcę zrobić swojej żonie, absolutnie żadnego alkoholizmu i tak dalej. A okazało się, że wszystko się powtórzyło. Wszystko się powtórzyło, ponieważ no, samo się nie naprawi. To, że mi się to nie podobało, to nie znaczy, że ja tych nawyków, które otrzymałem w dzieciństwie, problemów emocjonalnych, że się nauczyłem je rozwiązywać. Potrzebna była terapia, psycholodzy, leczenie, ruch anonimowych alkoholików, żeby zacząć trzeźwo myśleć, trzeźwo oceniać sytuację, żeby przerwać ten zamknięty krąg, jak ja to nazywam, żeby kolejne pokolenia już jakby, żeby to uzależnienie się nie przekazywało dalej. Moi drodzy, dziękuję za wiele czasu, które poświęciliście w tej chwili dla mnie, ale chcę to trochę powtarzać, wałkować. Oczywiście ja z chęcią, ja się fascynuję rozwojem osobistym, ja z chęcią rozmawiam na różne tematy, które są związane z małżeństwem, z rodziną, relacje między tam, z wychowywaniem dzieci, sprawy biznesu, tylko to są takie drugoplanowe rzeczy, uważam, że które też, które mi są ciekawe i o czym warto jest porozmawiać. Jednak problem alkoholowy, dopóki nie jest rozwiązany, to wszystko następne, no to jest lipa. No co z tego, że człowiek będzie zarabiał? Co z tego, że on tam, nie wiem, będzie rozwijał swoje hobby, realizował sobie siebie w jakimś biznesie, robi jakąś karierę, jeśli temu towarzyszy alkohol i się rozwija alkoholizm? Wszystko to chybia swojemu celu. Jeśli chcemy być zdrowi, chcemy być szczęśliwi, musimy zadbać o trzeźwość w rodzinie, przestać się wstydzić o tym mówić, rozmawiać. Dlatego też ja publicznie o tym mówię, kim jestem, żeby zachęcić inne osoby, żeby się do tego przyznawały. Przed sobą najpierw, później może przed najbliższą osobą, telefonicznie może z kimś się skonsultować. To nie znaczy, że trzeba pójść i krzyczeć po tym mieście, ale jak zaczniemy się w tym przyznawać, że problem dotyczy mnie i mojej rodziny, to zaczniemy się tym interesować, o tym czytać, słuchać jakieś materiały na YouTubie, czytać książki na ten temat. Być może wy już to robicie. Potrzebny jest kolejny etap. Oprócz indywidualnych rozmów na pewno są potrzebne spotkania grupowe. No tak jesteśmy skonstruowani, że potrzebujemy ludzi sobie podobnych. No ja się nie rozwinę w sporcie sam. Ja potrzebuję ludzi, idę na siłownię i tam, gdzie inni ćwiczą, ja ćwiczę z nimi, oni mnie motywują, ja patrzę na nich, jakby to towarzystwo na mnie wpływa. Ktoś się tam zajmuje grą w szachy, to potrzebuje towarzystwa drugich szachmacistów. No to jest normalne. Nie możemy po prostu sami siebie zmienić. Potrzebujemy ludzi sobie podobnych i siebie wtedy nawzajem wspieramy. Musimy to zrozumieć, że to jest pewien etap naszego zdrowienia i wychodzenia z tego problemu. No cóż, jeszcze raz dziękuję za wasz czas. Mam nadzieję, że to będzie było pożyteczne. Specjalnie zwracam się do kobiet, gdzie w rodzinie ktoś pije. I nawet ja nie wiem, czy to alkoholizm, czy to pijaństwo, ale jeśli jesteście zaniepokojeni sytuacją, to czym wcześniej, tym lepiej. Zacznijmy o tym rozmawiać i się na ten temat dowiadywać. Czy sytuacja jest niebezpieczna, czy może wszystko gra? Może to mi się tak tylko wydaje. Lepiej to wyjaśnić. Lepiej zacząć nie padać tak nisko na te dno, a może wcześniej jakoś zawrócić z tej drogi i dokonać jakichś zmian. Bo z każdym rokiem będzie coraz trudniej. Alkoholizm się będzie pogłębiał, temu alkoholikowi będzie trudniej dokonać zmian i żonie, która jest współuzależniona, z każdym rokiem będzie trudniej.
bo ona, to jest nie związek, a to jest takie uwikłanie, zaplątanie w tą sytuację, z którego trudno będzie wyjść. Im wcześniej, tym lepiej. Pozdrawiam wam, życzę zdrowia, życzę ciekawych rozmów, czy ze mną, czy z kimś innym, ale na pewno jest to bardzo ważne. Do usłyszenia, do następnego efiru. Dobrej nocy.